Witam serdecznie, choćbyś nie wiem na jakiej diecie był, wegetariańskiej, peskatariańskiej, keto, sreto, jakieś karniwor, śródziemnomorska, mówiłem już, to w konsekwencji statystyki nieubłaganie mówią, że wszyscy umrzemy, również ty, na zawał albo na chorobę niedokrwienną serca. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam stronę o nazwie worldlifeexpectancy.com, gdzie możemy sobie prześledzić najczęstsze powody śmierci. Jak widzisz, dane pochodzą z banków WHO, World Bank, UNESCO, CIA nawet i osobnych krajowych statystyk. I czy to tłustoserowa Francja? Choroba niedokrwienna serca. Czy oliwowa Hiszpania? Choroba niedokrwienna serca. Obfitująca w ryż Japonia? Choroba niedokrwienna serca. Śródziemnomorskie Włochy? Na serce. Śródziemnomorska Grecja? Na serce. Ziemniaczana Polska? Na serce. Chude Indie? Serce. Wszyscy umierają na choroby serca. Średnia długość życia różni się o kilka procent, ale i tak, retoryka w sieci brzmi co najmniej tak, jakby jedyną dietą, na jakiej mamy umrzeć na zawał, jest keto, carnivore i wszystko, gdzie jest więcej tłuszczów, a węgli mniej niż 100. Jak widzisz więc, nawet w krajach, których je się bardzo chudo, umiera się w konsekwencji na serce. Film ten nagrałem z impulsu takiego, że przez ostatnie jakieś 2 lata zauważyłem takie nasilające się próby dyskredytowania diety keto, jeśli chodzi o wpływ zdrowotny na zwykłego człowieka. I tak, ja wcale się nie dziwię i nie mam do nikogo pretensji, że te 8-10 lat temu można było tak naprawdę kojarzyć wysokie spożycie tłuszczów i cholesterolu z zawałem. Kompletnie się nie dziwię, bo sam przecież byłem na diecie sportowca i też miałem cholesterol 160. Natomiast od 2 ostatnich lat znowu widzę jakiś taki trend niebezpieczny, jakiś tak, nie wiem czy wy to widzicie, ale ja to widzę, że ktoś tam zagląda po prostu nam do patelni i patrzy, co? 40 gramów masła tu jest? To nie! Spryskaj, tylko 5 gramów masła wystarczy, bo zawału dostaniesz od razu. Gdzie cholesterol 220? To zawał będzie. Co ty robisz? No tak, wszyscy dostaniemy. Ludzie ci najczęściej nie wiedzą, że to jest zupełnie inny model energetyczny, tak? Jeśli ja bym faktycznie jadł sam chleb, to rzeczywiście miałbym niższy cholesterol, bo paliłbym inną energię. Miałbym bardziej słodką krew, a nie tłustą. Tak to wygląda. Jednocześnie wielu ludzi, którzy tak naprawdę bardzo mocno chcą ukierunkować wszystkich na myślenie takie, że low carb, high fat zawsze jest zawał po prostu i cholesterol powinien być 160, często powtarzają to swoje słynne nie ma jedzenia dobrego i złego, są tylko złe, za wysokie kalorie. Ja to rozumiem mniej więcej tak samo prawdopodobnie jak ty, że cokolwiek sobie zjem, w jakiej ilości, która nie przekracza określonego progu kalorycznego, zera czy tam jakiejś nadwyżki delikatnej, jeśli na przykład uprawiam sport, to nic mi się nie stanie. No chyba, że to twierdzenie możemy sobie używać wybiórczo, czyli jak jesteśmy na wysokich węglowodanach, to burger, pizza z tłuszczami trans i innymi gównami możemy sobie zjeść, natomiast jeśli jesteśmy na modelu lipidowym, tak, to już nie można na przykład wziąć 200 ml naturalnej śmietany czy tam rosołu z tłustej kaczki zjeść, bo to już jest B. Nie wiem. Wiem natomiast jedno, że jeśli prawidłowo stosujemy to twierdzenie, to na mapie świata znajdziemy takie miejscowości jak japońska Okinawa, gdzie je się bardzo urozmaicenie. Jest tam na przykład bardzo dużo warzyw, owoców, roślin strączkowych, czyli na przykład bobu, fasoli, innych takich rzeczy, które mają niski indeks glikemiczny. Nie, tam się dużo ryżu nie je. Tak jak niektórzy rolkarze piszą, że tam jest 50% ryżu, to nie. Tam jest dużo urozmaiconego jedzenia. Jest tam trochę ryb, trochę mięsa, i niewielkie ilości alkoholu przy tym też są, ale przy tym wszystkim jest tam tylko 1900 kilokalorii średnio, tak? Czyli jedzą co chcą, ale w określonych ilościach. Pasowałoby to. Być może więc nie warto tworzyć tych kółeczek adoracyjnych, w których to jeden do drugiego płacze, jak to jeden tamten zjadł źle, bo tamten za tłusto zjadł, tamten trochę mniej, tak? I mówić ludziom, że dieta ketogenna to jest tylko miażdżyca, skończmy z tym wszystkim, zmieńmy model energetyczny, bo to jest niebezpieczne, a może zamiast tego lepiej po prostu zacząć ludzi edukować. Nie jedzcie jak świnie! Na jakiejkolwiek diecie nie jedzcie jak świnie, bo wam się pogorszą parametry zdrowotne. Wszystko, co w nadmiarze, potrafi zabić. Nawet jak będziesz 2 kilo ziemniaków jadł przez 2 lata, to umrzesz prawdopodobnie z ich nadmiaru. Badania niezbicie dowodzą, że ograniczanie kalorii, czy to w przypadku nicieni, szczurów, czy rezusów, czyli małp takich, które są bardzo podobne genetycznie do człowieka, zawsze przedłuża maksymalną długość życia od 25 do 33%. To nie są takie marginalne różnice jak 5-6% pomiędzy Japończykami i Polakami, bo tamci jedzą ryż, a ci jedzą ziemniaki. To jest nawet 33%. Chryste Panie, jak można zaprzeczać takim suchym danym? Jedz mniej, żyjesz dłużej. I odnośnie cholesterolu, tutaj również świat żywienia nie jest taki zero-jedynkowy, jakby się komu wydawało. Bo jeśli sobie prześledzimy na przykład to słynne badanie z noworodkami, które były karmione jedynie
mlekiem matki oraz te drugie noworodki, które przez również pół roku chyba były karmione właśnie mlekiem matki oraz mieszanką, to się okazuje, że te pierwsze miały podwyższony cholesterol gdzieś tam w granicach 205 nawet do 220, a te noworodki karmione mieszanką miały 170, czyli wzorowy. Czy w takim razie natura się pomyliła? Trzeba ratować te noworodki, które były naturalnie karmione i promować faktycznie roślinną mieszankę, bo jest zdrowsza? Każdy lekarz ci powie, dawaj matko, mleko swoje jak możesz, bo jest lepsze! Niemniej, dodatkowo na podstawie tego badania, gdzie 90 tysięcy ludzi badano przez 20 i więcej lat, zaobserwować można, że wszystkie z tych wskaźników, takich jak cholesterol całkowity, ApoB czy trójglicerydy, naprawdę ciężko jest wróżyć z tego, że wysoka ilość cholesterolu i tłuszczów we krwi zabija natychmiastowo, bo na podstawie tych wykresów, jak widzisz, gdzie na tej osi jest ilość w surowicy krwi, a na tej osi im bardziej w prawo, tym szybszy zgon, nie? To w wieku 80 lat to niski cholesterol właśnie, nie wysoki, wykańczał szybciej, jak widzisz, ApoB to tutaj ciężko wróżyć, niejasne to jest strasznie, bo i małe wartości i wysokie wartości generowały szybszy zgon. Z tego wychodzi, że lepiej po prostu gdzieś tam być pośrodku i trzymać normę. Jedynym wskaźnikiem trzymającym fason były wysokie trójglicerydy, których podwyższona wartość zabija w każdym wieku, ale wysokie trójglicerydy najczęściej towarzyszą przetworzonym węglom, a nie tłuszczom. I na pewno wielu z was, paleo, karniworów, keto, wszystkich tak naprawdę low carbowców, bo wielu z was na pewno słyszało coś w stylu. Ktoś was spotyka na ulicy, o kurczę, 3 miesiące cię nie widziałem, jak ty super wyglądasz. Jaki stan skóry, a jaki ty jesteś energiczny. Co to się stało? Czyżbyś był na diecie? Tak, jestem na keto. Ty debilem jesteś, czy kim? Przecież to zawału dostaniesz. Ale nie, ja się zdrowo odżywam, naprawdę. Nie, skończ tym nawet pieprzyć. Idziemy zaraz, tu chodź, kupimy chlebek, będziesz zdrowy, a nie takie pierdzielenie. Ja nie chcę, żebyś na zawał padł. Ja naprawdę się dobrze czuję. Zamknij pysk! Ja to też wiele razy słyszałem. Od 8 lat jestem na keto, ale na początku rodzina, później przyjaciele, znajomi, na samym końcu komentarze w internecie tak samo było. 8 lat na keto jesteś? Gówno mnie to obchodzi, masz tak nie żyć. Nie masz tak smacznie jeść, bo ja jem ryż i kurę suchą, to tak też masz jeść. No takie różne były komentarze, nie? Teraz już są różne też odłamy keto, jedni drą się na drugich i tak dalej. Ale tak jak ja zawsze powtarzam, ja tu nie jestem od tego, żeby kogokolwiek przekonywać, że masz tak jeść i koniec. Ja tu jestem, po co ja ten kanał założyłem? 8 lat prowadzenia tego kanału prowadzi tylko i wyłącznie do tego, żebyś mógł zobaczyć na własne oczy, jeśli nawet nie chcesz przechodzić, żebyś mógł zobaczyć, jak żyje się tą drugą drogą, tą tłuszczową, tłustą drogą cholesterolową, czy faktycznie żyje się długo, czy nie. Za 10 lat możesz tu wrócić, zobaczyć, czy żyjemy, czy nie. Jak umrzemy, to w takim razie się nie opłacało. Ale jeśli za drugie 10 lat, za 20 lat tutaj wrócisz i dalej będziemy żyli, być może faktycznie będzie można było polecić ten kanał, na przykład swoim dzieciom. Ja nikomu nie każę się zmieniać na siłę, tak jak to niektórzy mówią, że moja dieta lepsza, tamten moje keto lepsze, a tamten w ogóle zaraz umrze, patrzcie, obserwujcie go. I jeśli na przykład na ciebie działa coś innego, dieta okinawska, super, cieszę się, super, bardzo się cieszę, ale nie jesteś od tego, żeby tutaj przekonywać kogokolwiek w komentarzach, o, wszyscy umrzecie na zawał. Z kolei z drugiej strony, nie wiem, jeśli masz jakiś problem z tym, że ja jestem na keto, albo twój kolega jest na keto, no to coś jest z tobą tak naprawdę nie tak. Jedyne więc, co ci polecę na sam koniec, to zostanie po prostu naukowcem cywilnym, takim, który po prostu zbiera wszystkie informacje, ciężko to nazwać w dzisiejszych czasach informacjami, wszystkie dezinformacje z tego kotła ogromnego, zamieszaj sobie, oglądaj wszystkich, czy to karniworów, czy to keto, czy to wysokowęglowodanowców, wyciągaj własne wnioski, tak? Patrz na tych ludzi, jak się zachowują, jakie mają stosunki z innymi ludźmi, czy są szczęśliwi, tak? Jakie mają wyniki badań, chociaż to ciężko będzie wyegzekwować, bo raczej nikt tego tak naprawdę nie będzie chciał z wiadomych względów udostępnić, tak? Ja jestem akurat takim kanałem, który jest eksperymentem wieloletnim, więc tutaj możecie sobie patrzeć na to wszystko, też nikogo nie oszukuję. Jeśli coś jest na przykład w normie, to jest w normie, jeśli coś jest nie w normie, to też nie będę robił jakichś eksperymentów, żeby szybko wyrównać cholesterol, chociaż może teraz na dobry pomysł wpadłem, może zrobimy taki eksperyment. Ciekawy, ale to super pomysł wpadłem. Na super pomysł wpadłem. Ale tak jak mówię, oglądaj wszystkich, wybieraj wszystkie, spośród wszystkich tych postulatów wybieraj to, co wydaje się rozsądne, żyj rozsądnie, nie miej nigdy autorytetów. Słuchaj wszystkich, tak jak mówię, i wyciągaj własne wnioski. To naprawdę polecam bardzo, bo ja tak zrobiłem lata temu. Nie mam żadnych autorytetów i to jest naprawdę wspaniałe. Słucham i Hubermana, i słucham Feldmana, i słucham tego, a ty łysego nawet słucham. I powiem wam, wyciągam swoje własne wnioski i widzę, kto jest na przykład zatwardziały w poglądach, kto nie chce tak naprawdę dopuszczać do siebie nowych informacji, kto tak naprawdę przesadza z interpretacją nowych wskaźników, nowych tak naprawdę znalezisk naukowych. To jest wspaniałe, wyciągać własne wnioski i tego wam życzę. Pamiętajcie, i tak umrzesz na zawał, ale na każdej diecie wewnętrzna świnia
nigdy nie śpi. Nie ma takiego momentu, w którym zamknęłaby ryja i nie zwodziłaby cię na złą drogę. Trzymaj się, cześć i do zobaczenia. Powiem wam, że wymyśliłem świetny eksperyment. Po najlepsze produkty pod dietę keto w rozsądnych cenach, takie jak oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w roli głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy cię na stronę mavi.diet. Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!